Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Shio, a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraftowej. No cóż, jak widzicie, troszkę się tutaj zmieniło. Mamy już całe pomieszczenie gotowe, płytkami wysadzone. No, licząc oczywiście tego źródełka wody i tego dirta pod łóżkiem. Ale jak na razie to powiem wam, że całkiem nieźle mi wyszło. Ten cobblestone tutaj będzie zamieniony na te płytki tutaj. Tak samo jak schody też wyglądają już całkiem ciekawie. Nie wiem, czy w finalnej wersji będą te pochodnie, czy na przykład czerwone, albo coś takiego. Jeszcze się zastanawiam nad tym. Ale ogółem wyszło całkiem fajnie. No cóż, mam nadzieję, że wyjdą wkrótce schody kolorystycznie podobne do tych półpłytkowych, że tak to ujmę. Dlatego, że wtedy to będzie fajnie wyglądało. Ten cobblestone na razie tak średnio pasuje. No ale nic nie poradzę, no drewno też tutaj raczej nie pasuje. Chociaż tutaj też jest drewno, no ale dobra, nieważne. No cóż, no i widzicie, jakie tutaj są zmiany. Oczywiście tam jeszcze szyb nie powstawiałem. Aczkolwiek zaraz wam pokażę taki jeden błędzik, który zrobiłem. No, trzeba się czasami przyznać. Spójrzcie, jak wyglądają te okna. Czyli jaki jest ich układ. A teraz spójrzcie tutaj. Widzicie różnicę? W tym miejscu, tutaj, gdzie wskazuję teraz, jest podwójne okno, a tutaj jest pojedyncze. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że przy budowaniu popełniłem błąd. I to taki dość znaczący błąd. I ja w sumie nie wiem, jak to zrobiłem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie jakoś mi wyszło tak, że tutaj się mieści tylko jedna klatka okna, a druga była wbudowana w ścianę, tak jakby. To jest jakiś taki błędzik. Ja naprawdę nie potrafię teraz wyjaśnić, jak to zrobiłem. No ale wyszło i wyszło. No cóż, nie będę tego przebudowywał, dlatego że i tak by trzeba było modyfikować i wszystko. Dlatego na razie to tak zostawię. Może kiedyś jakiś sposób znajdę łatwy, żeby to zmodyfikować. No cóż, na razie tutaj jest też gracialnia w dalszym ciągu. Jak widzicie, dorobiłem się dwóch nowych skrzyń. Tutaj mamy węgiel i redstone'a. Wszystko z ostatniej wyprawy. To zajęło mi naprawdę full czasu. Nie wyobraźcie sobie, jak długo musiałem łazić, bać się szkieletów i tak dalej, żeby znaleźć te wszystkie graty. A tutaj mamy kupę żelaza i kupę dirta. Skąd tyle dirta, zapytacie? I skąd znalazłem przede wszystkim cobblestone'a, żeby przytopić go na płytki? Bo to jest podwójna warstwa płytek oczywiście. No i zaraz wam pokażę skąd. Tylko zerknę jeszcze, czy w tych piecach coś zostało. Tutaj chyba nie będzie nic. No okej. No i jak już wcześniej wspominałem, tutaj mam taki poboczny projekt. No i teraz on się już znacznie powiększył. Już wykopałem praktycznie całą warstwę kamienną stąd. Tutaj jeszcze mi dużo zostało jeszcze do kopania w głąb. Tutaj sobie oznaczyłem, w którym momencie mam przestać. Czyli jeszcze troszkę kratek zostało. Zapytacie, co tutaj będzie. Z początku pierwszym zamysłem było, że ma tu powstać sala bankietowa. Ale stwierdziłem, że sala bankietowa to jest troszkę pomysł taki chybotliwy i zdecydowałem, że sala bankietowa będzie taka jakby mobilna, czyli część bankietów będzie się odbywać tutaj i w innych pomieszczeniach domu, a pomieszczenie, które jest na dole, czyli to, co wykopaliśmy, zostanie zagospodarowane w inny sposób. No i zapytacie teraz, co tam będzie, skoro to jest taka ogromna przestrzeń i tak dalej. No więc zaraz wam wyjaśnię i właśnie tym będziemy się zajmować w tym odcinku. Między innymi, bo nie wiem, czy czasem nie podzielę tego odcinka na dwie części, co jest bardzo możliwe, dlatego że mamy oczywiście limit YouTube'owy. Ojojoj, rozstawię te pochodnie. Okej. No więc tak, kiedy przekopiemy się tam, to podzielimy to pomieszczenie tak ładnie, żeby się zgadzało z konturami. Ono się z konturami domu oczywiście, ono się aktualnie nie zgadza z nimi. Ono jeszcze będzie szło w tamtą stronę, tak żeby dojść do samego końca tamtego pomieszczenia, czyli już niedużo zostało. No i dobra, teraz odpowiem wreszcie na to pytanie, które sobie zadałem wcześniej. Co tutaj będzie? No więc tutaj będzie moja główna stacja komunikacyjna. Jak to będzie wyglądać? To duże pomieszczenie, ta wielka hala o niewielkiej wysokości będzie podzielona na kilka mniejszych pomieszczeń. Będzie taką usiana taką siatką tych pomieszczeń. I część tych pomieszczeń będzie zagospodarowana jako na przykład jedno z nich będzie służyło za centrum dowodzenia, czyli centrum, w którym przestawiamy dźwignię. Jedno jako, dajmy na to, zejście do dispensera tych wózków wszystkich. A jedno będzie takim, pośrodku myślę, że to będzie. To będzie taki jeden ogromny otwór aż do bedrocka. No może ogromny to przesadziłem, ale będzie tak no z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No, chyba tak z 10 na 10 albo 15 na 15. Taki duży będzie. I on będzie prowadził aż do bedrocka. Od tego miejsca aż do bedrocka. Zapytacie, cóż to będzie? To będzie taka jakby rozjezdnia wszystkich wagoników, bo system komunikacyjny będzie się opierał głównie na wagonikach, ale możliwe, że kiedyś w ruch też wejdą łódki. Aczkolwiek nie obiecuję. Dlatego, że łódki są oczywiście wolniejsze i jeszcze nie wiem, do czego mogłyby mi się przydać. Więc jeśli chodzi o szybkość, to wózki są niezawodne i w związku z tym to będzie właśnie stacja wózków i cały system będzie się na nich opierał. Zapytacie jeszcze pewnie, znaczy zapytalibyście, dlaczego nie zbuduję tutaj zwykłego magazynu? No bowiem połączyłem ten pomysł magazynu z pomysłem komunikacji i w którymś miejscu na rozjezdni, czyli na tym wielkim dole aż do bedroka, będzie zjazd na bok, który będzie kierował nas do zajezdni wagoników, które będą posiadały w sobie skrzynki z różnymi moimi rzeczami. Czyli jak będzie wyglądał cały system. Za pomocą jednej dźwigni będziemy przywoływali wózek, który nas interesuje, wózek, który będzie, no, załóżmy, mieścił grzybki albo coś takiego, to będzie się operowało dźwigniami. Jeśli będzie się chciało wybrać, który to będzie wagonik z takimi rzeczami, z jaką zawartością. No i cóż. No to chyba tyle z mojego systemu komunikacyjnego. Oczywiście będzie też podróż taka zwykła, zwyczajna podróż wagonikiem. Będzie można się przez nią dostać do, dajmy na to, mojej podwodnej siedziby, którą będę wkrótce budował. I innych różnych ciekawych rzeczy, czyli na przykład farm grzybków i trzciny. Już teraz mogę wam w sumie powiedzieć, jak one będą wyglądały. Szczerze mówiąc, to ten odcinek będzie troszkę taką właśnie pogadanką, więc może zabierzemy się za kopanie przy okazji. Dajcie mi chwilkę. Dlatego, że nie wiem, czy uda mi się dzisiaj zabrać za, no, za samo budowanie już tego systemu. Dlatego, że najpierw trzeba wszystko wydrążyć, prawda? No i świetnie, mamy kilofy. No, właśnie, świetnie. Okej, to teraz będę gadał i przy okazji sobie pokopię, czyli zrobię dwie rzeczy naraz pożyteczne. No więc na czym skończyłem? Teraz muszę sobie przypomnieć, moja pamięć niestety jest zawodna straszliwie. Aha, na farmach, okej. Farmy będą się opierać na tym, że będą one takimi samymi tunelami jak ta wielka rozjezdnia, tyle że one będą wypełnione właśnie tymi farmami. To będzie taki tunel odtąd aż do bedrocka. No może nie odtąd, ale od pewnego momentu, tak żeby on był ogromny i żeby dostarczał masę materiału, do którego jest przeznaczony. No, czyli mam nadzieję, że będzie przynosił on straszliwie wielkie sumy tych surowców. I dzięki temu będziemy mieli dużo trzciny na książki, na mapy i tak dalej, i grzybków na zupy grzybowe. Dlatego, że dobry bankiet nie może się odbyć bez dobrych potraw, prawda? No właśnie. Jeśli chodzi o same farmy, to tyle. Do czego jeszcze będzie służył ten system komunikacyjny? Na pewno będzie on ułatwiał podróż, to po pierwsze. Tak, podsumowanie teraz zrobię takie małe. Na pewno będzie ułatwiał nam korzystanie z magazynów, dlatego że nie będziemy musieli zwyczajnie ruszać tyłka i łazić po całej posiadłości. Dlatego że zejdziemy sobie tutaj tylko do piwnicy, przywołamy sobie wózek, nie ma bajzlu ogółem. Całkiem fajny system, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze nie do końca wiem, jakie to będzie rozwiązanie, dlatego zabezpieczyłem się w ogromną ilość redstone'a. Dlatego, że obawiam się, że to może troszkę tego zająć, tych mechanizmów. No i dlatego stąd właśnie te duże sumy. Oj, wierzcie mi, że to, że nie było tak długo odcinka, to jest uzasadnione, dlatego że straszliwie się męczyłem zbierając to wszystko. No ale cóż, wydaje mi się, że dobrze, że to zrobiłem, dlatego że prędzej czy później tak trzeba zebrać jak największą ilość materiału, żeby mieć to później z głowy. Już chyba kiedyś o tym mówiłem w którymś odcinku. No bo ja będę dążył do tego, żeby mój dom był coraz bardziej samowystarczalny, a bardziej nie mój dom, tylko cały mój kompleks, bo ten dom będzie powiązany z posiadłością podwodną, z systemami jaskiń i z testowymi bunkrami, o którym jeszcze wam nie pomowiem. Nie, Boże. O którym jeszcze wam nie powiem. O których? Boże, coś mi się język plącze niesamowicie. No ale często tak mam. Przyznacie.
No niestety, tak już jestem. Może z czasem się to wyrobi, dlatego że no nagrywanie i gadanie do mikrofonu to jest coś i po prostu to pomaga w wielu rzeczach. Muszę wam powiedzieć, że jeśli chcecie zabrać się za nagrywanie, to radzę wam, znaczy jeśli macie taki plan, taki jakiś pomysł, to radzę wam się zabrać za to już teraz, tylko że radzę wam opanować, jeśli macie słomiany zapał oczywiście. No ja taki niestety miałem, ale już zdołałem to jakoś opanować. Więc jeśli macie słomiany zapał, a nagrywanie nie daje wam przyjemności, to najlepiej nie zaczynajcie, dlatego że no to zwyczajnie będzie męczyć. Jeśli po pierwsze wasze zagrajmy będzie takie wymuszone w pewnym sensie, a po drugie w końcu wam się to znudzi i tylko niepotrzebnie zawiedziecie większość widzów, kończąc jakąś tam serię, przerywając ją i tak dalej, i tak dalej. No bo tak w pewnym sensie część, znaczy z jednej strony film robi się dla siebie, a z drugiej dla widzów. Ale myślę, że oba te aspekty są tak samo ważne. No i widzicie, jak zboczyłem z toru. Mówiłem o rozjezdni, a trafiłem na sens nagrywania. No cóż, nie poradzę nic. Jakoś tak wyszło. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu was męczyć tym kopaniem. Myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. To był taki bardziej odcinek informacyjny. Spotkamy się pewnie już niedługo, dlatego że już wkrótce, jeśli uda mi się tylko przeryć przez te ściany i tak dalej, to z pewnością wypuszczę kolejny odcinek, w którym będziemy właśnie budowali tą całą stację, tą całą rozjezdnię. Tymczasem zapraszam was do czytania moich biuletynów, dlatego że tam dużo rzeczy umieszczam, dużo informacji na temat tego, jak wyglądają serie. A właśnie, wzbogaciłem się o nowego pieska. Po którejś tam wyprawie w podziemia zdobyłem 4 kości i dlatego mogłem sobie takowego oswoić. No i świetnie. Nowy burek, nowy Rex, zmartwychwstanie. Kto wie. No, w każdym razie czytajcie moje biuletyny. Już niedługo się pojawi game design. Po game designie pewnie Extreme Makeover i prawdopodobnie będzie to w sobotę, aczkolwiek nie chcę nic obiecywać. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie. Zobaczymy się już niedługo. Cześć czołem, na razie.